Moi drodzy Państwo, wracamy po krótkim weekendzie w Pradze, wracamy do FC24 i wracamy do Future Stars, bo dzisiaj kończymy Food Champions. Trafiłem fajnych kilka nowych kart Future Stars, także naprawdę warto zobaczyć. Otworzyłem paczki 10 piłkarzy 83+, i paczkę 20 piłkarzy 83+, a ponadto piki z bohaterami, party piki, także zapraszam. Zaczynamy od paczek. Paczek premium, paczek piłkarskich 85+. Zaczynamy od paczki rzadkiego piłkarza 85+. Mamy sporo tych paczek, 10 razy 83+, nawet, z których mam nadzieję, że trafię kartę Future Stars, no i też tych oczywiście obrońców, napastników Akademii Przyszłych Gwiazd, co zobaczymy, co tu się wydarzy, bo szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, o co w tym chodzi. Czy dostaje się karty, później się wybiera dwie karty do ewolucji? Chyba tak, z tego co widziałem, to chyba tak jest, więc zaraz zobaczymy, co trafimy. Mam nadzieję, że to trafię Brobeja, którego być może zrobię na ewolucję, w końcu wiecie, taki event to byłby fajny, żeby zrobić właśnie zawodnika ze swojego ulubionego klubu na ewolucję. Trzech piłkarzy 83+, zobaczmy co w niej będzie. Mamy Brazylię, SP, pewnie jakiś Bruno Guimarães, coś takiego. Jest git. Jedziemy dalej z kolejną paczką. Rafa Murphy. Dobra, paczka 10 piłkarzy 83+, ale mamy złoto po raz kolejny. No ludzie, modlić. Chociaż tyle, że walkout jest. A podwójny walkout, ciekawe. O, Bruno Fernandes jeszcze do tego. Fajnie, fajnie. Ale nie ma nic w tej paczce niestety. Szkoda. Dobra, paczka 85+, może z tego niestety nic nie ma. Bonu, Al Hilal. Szkoda, szkoda. Miałem nadzieję, że tutaj jakąś kartę eventową. I zobaczymy, co tutaj trafimy. Paczka obrońców, może coś ciekawego poleci. I tutaj mamy... okej. Mamy Sergio Gomeza, mamy Gertrude, Bejera, Tolkiena, Teate, Parisi. Dużo tych zawodników ja nie znam. Znam tego z Girony, znam tego Kosonu. Znam tego Gertrude. Oczywiście Feyenoord, no to ja tam ligą holenderską się interesuję bardzo. Sergio Gomez, wiadomo, City gdzieś tam mi się przewinął. No i ta Williams, okej. Dobra, widzowie, mamy go. Brobej, no musi być. Oczywiście, że musi być. Brobej, Okafor, robimy te dwie ewolucje, jeżeli jest to możliwe. Brobej, jako że jest oczywiście Ajax Amsterdam, no kurde, jestem fanem Ajax Amsterdam. Trzeba go zrobić, ewolucji. Okafor też dobrze wygląda, podobno jedna z lepszych ewolucji, tak ludzie mówią, ale cztery paczki nas zostały. Paczka trzech piłkarzy 85+, ale również z niej nic niestety nie ma. Jest Anglia LS, to będzie pewnie jakiś Grealish. Zakładam. Hemp, ale kto za nią? Czekajcie. City. A kto za nią? A, Trencik. Okej. Dwie karty z Premier League. Może być. Myślałem, że coś lepszego będzie, szczerze mówiąc. I mamy Informa. Dobrze, dobrze. Słyszałem, że te nowe paczki rozbudowy dalej wymagają Informów, jest to sporo kosztuje w każdym razie. Chociaż nie, te Informy nie wiem, czy teraz nie są nieco tańsze. W sumie tak patrzę na coś tam, że nawet to trochę staniało, teraz chyba znowu podrożało, ale chyba nie do takich cen, jak to było wcześniej, nie? Oby się udało coś trafić. Naprawdę. Liczę na fioletową kartę. Pierwsze, widzowie, kartę, którą trafimy na tym koncie, pomijając to oczywiście tych zawodników z Akademii. W pierwszej paczce mamy już kartę eventową. Mamy Włochy. SPD, kto to jest? Torino? Future Stars Richie. Richie, który prawdopodobnie jest foderem, ale mam pierwszą kartę Future Stars trafioną. Co nie zmienia faktu, że jednak jest to raczej foder. Chociaż wygląda nawet w porządku, ale nie jest topowym SPD-kiem, którego widzę tutaj, jeżeli chodzi o tą kartę. Mamy pierwszego widzowie Future Stars trafionego, zobaczymy jego cenę w ogóle. 17, 16, 1000, 13, czyli tak jak się spodziewałem, foder raczej. Chyba, że będzie jakaś ewolucja fajna dla niego, ale Serie A to raczej nie jest meta w tej grze. No dobra, kolejna paczka 10 piłkarzy 83+, i zobaczmy, mamy znowu kolejną kartę eventową, Szwecja tym razem, lewy obrońca. Rolfo, podwójny walkout, moment. Ale kto tu jest za... Biseks! Znaczy się Bisek, oczywiście, że tak, widzowie, Wojtek, gola trafione. Nie wiem, wygląda w porządku, chociaż to wygląda w porządku, powiem tyle. Nie wiem, jak tam z jego ceną, ale wygląda spoko nawet. 83, tak samo foder. Jak go przepalimy, już widzę właśnie, że foder, ale fajne walkouty, trzy walkouty z tej paczki. Paczka 10 piłkarzy, kolejna, czy będzie znowu fioletowo? Jest oczywiście różowo. Niemcy, SPO, podwójny walkout. Będzie Magul pewnie i... I za nią jest Lemuel, nie wiem, jak się to mówi po francusku, ale kolejny foder. Trzy Future Stars back to back, ale szkoda, że to jest foder. Szkoda, że znowu trafiamy kartę foderkową, mamy do goli Informa, także się cieszę. Ale znowu foder, znowu cena około 16 000. Widzowie, tak się prezentuje ten skład na Food Champions. Nic się nie zmieniło w zasadzie, prawie. Goreckę dałem sobie do składu, który ma wędeczkę, który nawet dobrze chodzi. Nie ma żadnego zaskoczenia jakoś tutaj, żeby coś mega zmienić. Wiadomo, mam dużo zawodników, którzy siedzą też na ławce, którzy są bardzo dobrzy, ale jednak czuję, że z ławki na przykład taka Samker jest dobra. Sterling też jest okej z ławki.
Sokrates też w porządku jest z ławki, czasami go zdaje, jak na przykład mi źle idzie w tym środku pola i tam potrzebuje wsparcia większego. I bardzo fajne to jest, generalnie mam jakieś wypożyczenie, ale tego nie będę raczej wprowadzał na ten weekend, bo nie ma to sensu. O kurde, blaszka. A jeszcze trafił. 4 w ataku u niego jest. Ciężkie będzie tutaj do... Karny, czemu? Jaszyn. W lewo, góra. W prawo, góra. Kurde, czy muszę skakać częściej w prawo, góra? Bo tutaj widzę, że często ludzie strzelają w tą prawo, góra. Ale no nic, stracimy gola. 1-0 w tym meczu. Dobrze, dawaj. Dobre podanie. I dobry szocik, Malen! Nie kombinujemy, strzelamy 1-1. Wyrównujemy to spotkanie. Nie. Tak. Tak! Co to było? Nie wiem, skąd ta akcja była. Siemanko Kapowski, witam. Okej. Co? Czekajcie. Niech to pomyślę. Zawodnik jest przy główce. Mój obrońca ma idealną sytuację. To jest obrońca, widzę, weź o. Po czym odbija się od bramkarza, po czym bramkarz pod jego nogi. No o co chodzi w tym meczu? Ładnie, dzięki za dobrą zmyłkę, Mbappé. Dobre podanie i to jest... Nie ma bramki. Dawaj, Miecham. Jeszcze. Malen. Nie ma bramki. Ja pier... Ale to było dobre, nie? Ostatnia akcja. Odejść tutaj. Dobrze, lecimy, nie ma spalonego, Miecham. Walimy po długim. Wabo! Nie sam kera, Miecham. Prosta akcja, dziękuję bardzo, koniec. Ja nie mam pojęcia, czemu ja nie potrafię grać na jakim wyższym poziomie. 9-3, 11-7, prawdopodobnie, może 11-9 nawet będzie. Takim składem, takim zgraniem, takim... tym wylewami, naprawdę. Dobra, nie ma co tłumaczyć. Jedziemy z kolejnym meczem, 11 zróbmy i tyle. Wygramy tym razem? Może ktoś odda mecz na 11? 13-5 masz? 9-3, widzowie. No, trudno się mówić, za tydzień znowu zaczniemy coś grać. Za tydzień coś pogramy, uda się na pewno. Brawo Mbappé. Może wyjdziesz? Może już nagrody? I Miecham, dobry strzał. Ja i tak mam, widzowie, taki wiecie, taki dzisiaj chill totalny. Ja się nie denerwuję. Czasami się okej, ale nie denerwuję się overallowo. Dobra, widzowie, nagrody za 11 wygranych na moim koncie głównym po raz kolejny. Strzałkowaliśmy z 9-3 na 11, 12-7 praktycznie. Szkoda, nie udało się, trudno się mówi. Ja nie będę płakał, bo ten tydzień był taki dość chillowy. Co zagrałem wczoraj, to moje. Co dzisiaj zagrałem, to niestety oddałem. I tak naprawdę 11 wygranych, mam nadzieję, że oddadzą nam fajnego Future Starsa. Tutaj nic innego nie, na nic innego nie liczę. Może paczki oddadzą, zobaczymy. 3 piki 84 plus tak jak klasycznie za więcej wygranych. Zobaczymy, co w pierwszym piku. I mamy 8-6 parę, okej. Lecimy z kolejnym. Mamy walkout fajny, Bruno. Tych wymian chyba już nie ma, nie? Co by można, ewentualnie możemy to przepalić na jakąś paczkę pika z bohaterem najwyżej. I ostatni pik, czy w nim będzie Future Stars, ale niestety nie ma. I paczka 10 piłkarzy, to sobie też fajnie, że odblokowaliśmy. No i mamy jeszcze 35 wygranych, praktycznie za tydzień będziemy mieć już cały komplet, więc będziemy mieć paczkę 11 piłkarzy, 81+. Nagrody spodziewane. Liczyłem, że więcej coś ugram, ale po prostu znowu gdzieś tam głowa nie dojechała. Jak dziś to się kończy? Okej. Aha, dzisiaj to się kończy. Dzięki, Zyga. Siemanko. Aha. 2 piłkarzy, 85 plus wymienna. Nie oddaje nam niestety Future Stars, ale prawdopodobnie to będzie Odegaard 87. Może z podwójnym walkoutem. Niestety nie. Jak tam fotery stoją w ogóle po tym weekendzie, widzowie? O, Olbrich. Mamy niestety złoto. Brazylia. Lewy Vini! O, Martinelli, szkoda. Dobra. 8-4. Jedziemy z kolejnym. Paczka Ultimate? Pewnie odda. 30 rzadkich kart. Złota karta. Anglia. Harry Kane, powiedz proszę. Harry Kane! Tak jest! Dobry foder w dobrej cenie. 90 oceny. Za ile? 50 tysięcy? 40? Bardzo fajny foderek. Dobra, paczka mieszanej kampanii. Po raz kolejny gromu redaktywności. Dynasty Ultimate, Team of the Group Stage UEFA. Zimowych kart wieloznacznych lub versus 85+. Oby to oddało. Okej, mamy Francja. Napastnik. Atletico? Griezmann! Yo! Ale traf! Griezmann Team of the Group Stage z Party Baga. To jest dobre! I to się nazywa napastnik, widzowie. Pewnie zabita na ławce. Chociaż po tych ostatnich nerfach tych strzałów to raczej nie wiem, czy będzie dalej tak dobry. Ale pewnie go damy na ławkę. Bardzo fajny dribbling ma. Griezmann, widzowie, warty 400 tysięcy? 400? 400. Oczywiście, że ponad 400 tysięcy. Karta z Party Baga. Fajnie. Myślałem, że już Mbappé będzie, ale niestety minęliśmy się trochę tutaj z tym herbem. Paczka 10 piłkarzy. W tej paczce Future Star 100%. Tak jest. Ale jaki? Argentyna, napastnik, Lautaro Martinez, podwójny walkout. Moment. Czy tutaj będzie karta?
Nie Foderkowa! Niestety Girma z amerykańskiej ligi kobiecej. Foder. Mamy bohatera 87 plus do wyboru. Podstawowy z potrójnego zagrożenia UCL i kobieca Liga Mistrzów również. 87 plus zamiast 86. Zobaczymy, czy coś odda. Jeżeli tak, no to będzie fajnie. Jakiś, nie wiem, kompany. Może coś lepszego niż to, co dostawaliśmy dotychczas z tych bohaterów. Drodzy Państwo, pik z bohaterem. Otwieramy i sprawdźmy, co się tutaj ugotuje, co tutaj mamy. Czy zdołamy trafić bardzo fajną kartę UCL? Może kobieca Liga Mistrzów, bo tam bardzo ciężko jest trafić jakąkolwiek kartę w ogóle z tego pika. Lecimy z pierwszym. Zwykła karta niestety. Brolin. Sobiutko. Brolin to jest foder. A, jeden duplikat jest faktycznie. Duplikat Kordoby. No słuchajcie, jeżeli miałbym powiedzieć, to ten pik jest naprawdę już okej. Okay. Jest naprawdę dobry ten pik, ale Kordoba, duplikat, to już mi naprawdę nie pomaga. Kolejna zwykła karta. Błagam, dajcie coś lepszego. Cap de Villa na ewolucję. Jeżeli jest jeszcze ta ewolucja z tym bohaterem i widzowie ostatni pik, błagam, dajcie coś dobrego. Okej. Mamy UCL albo UWCL. Sprawdźmy flagę. Nigeria. Kanu. Kanu? Kanu? Nie. Kanu? Osimhen Hero. Kanu? No by nie. Kanu. Nie wiem, może jakiś JJ Okocha. Weźmy tę kanu. Tak naprawdę nic innego nie jest im. Nie, żadna karta nie zgrywałem. Wyjdziemy z kolejną paczką. 20 piłkarzy 83+. Czy z tego będzie karta Hero? Nie karta Hero. Karta Future Stars warta ponad 500 000. Nie no, mam jej forma. Poczekajcie. Anglia? Essen? Luton Town? Adebayo. Nie wygląda tak źle w sumie, jak na SM, jak na SPO. Kurde, to praktycznie zero walkoutu jest. Ale słabo. 8, praktycznie zero walkoutu. Dobra, okej. Okay. Fajna paczka. Fajna paczka. Dobra, moi drodzy, zróbmy sobie jakieś SBC teraz. Pik z bohaterem 87+, chociaż pokazuje 86+. Co jest skamem, widzowie? I prawdopodobnie czuję jakąś rekompensatę. Coś mi się tu wydaje, że... Widzowie, czy według was będzie rekompensata za to? Właśnie! Czemu pokazuje, że to jest 87, jak tu trafiam kartę 86? Co to jest za skam? To jest skam, widzowie. Ten pik to jest skam. Pokazuje 87, a mam 86. To jest skam. Reportuj buga. Zaraz jadę do tej Kanady. Zrobimy vloga. Podróż do Kanady. Okej, lecimy, widzowie. Kolejny pik. Nie ma duplikatu, dobra wiadomość! Bombastor, już ją miałem, trafiłem na początku gry. Fajnie się nią grało. Kolejna zwykła. Marquez, słabo. Lecimy tutaj. Mamy kolejną zwykłą, błagam. Paulo Futre miałem też. Taka sobie karta. I ostatnia karta. Campos, ja pierdzielę. Nie dość, że oskamowany, to jeszcze. Mój Boże. Ale oddało, biorę Futre, no. Mamy party pika, 86+, Dynasty Ultimate, Team of the Group Stage, zimowa karta wieloznaczna. Tym razem, jeden z czterech musimy coś trafić. Bez duplikatu na szczęście. Tylko sprawdźmy proszę, czy mamy karta zimowa. Lamptey, kurde, miałem go na RTG, trafiłem go z jakiegoś tam party baga. Bardzo słaba karta, lecimy z kolejnym. Kolejna zimowa, kurde, blaszka. Argentyna, Lamela, równie słaba karta, nawet się niczym nie wyróżnia, niestety. Kolejna karta, proszę, tym razem. Mamy UCL, ale nie czy to jest Team of the Group Stage. To może być dobre, widzowie. Tutaj może być coś konkretnego. Niemcy? Hummels? No, to nie, to słabe. Dobra, ostatni pik, proszę. Ostatni pik zimowy znowu. Błagam, żeby było coś dobrego. Zakaria, ała. Jak ten Zakaria w ogóle go oceniacie? Słabiutko coś. Mega pik, no. Jedynie co to Hummelsa chyba na foder wezmę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!